wszystkim. Z tej strony Dwayne Johnson, Vin Diesel, Tom Cruise, Kamil Grosicki, Jean-Claude Van Damme w jednym, czyli ja, Krzysztof Piekarz, SFD Team. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, jak widać okolica w Śródmieście. Ja osobiście mam sentyment do tego miejsca, więc bardzo, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Dawno tu nie byłem, więc cieszę się, że jesteśmy. Dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka mojej serii Road 2, którą mam nadzieję śledzicie. Dzisiaj jestem tutaj ubrany odświętnie. Założyłem polubeczkę, wypracowałem sobie elegancko. Dlaczego? Bo jest to ostatni odcinek z tej serii, stety i niestety. Dlaczego jest to ostatni odcinek? No bo miała być w nim pokazana ta zwana metamorfoza, która zakończyła się w tym momencie, można powiedzieć, czyli szczyt formy 100% na ten rok osiągnąłem. Ostatni odcinek dlatego, bo udało się osiągnąć ten szczyt formy, więc na ten rok już więcej jakby nie będzie, więc dalsze, że tak powiem, monitorowanie progresów nie ma sensu. Dzisiaj moim zdaniem jest apogeum, więc no to zobaczycie. Jak mówię, jesteśmy w Warszawie. Jedziemy zaraz na trening do siłowni Total Fitness w dzielnicy Ochota, gdzie zrobimy sobie trening i potem sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda po raz ostatni. Oczywiście nie kończymy tutaj nagrywek i tego wszystkiego, tylko po prostu ten etap zakończymy sobie, nie wiem jak to się mówi dokładnie. I kolejny projekt jest już w planach, ale to będzie taka mała niespodzianka, więc co? Zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Pozdrawiam, Krzysztof Piekarz. Dzisiaj Total Fitness w dzielnicy Ochota. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy tutaj przyjść na trening. Dziękujemy menadżerowi Przemkowi Paździochowi, więc to taki w gwoli początku. Fajnie. Będziemy sobie trening dzisiaj plecy, bicepsy. Jeśli starczy czasu, to nogi, bo akurat jesteśmy troszeczkę potem jeszcze pomawiani, więc wszystko jest tutaj na styk. Więc taki trening będzie. Zapraszam Was na rozgrzewkę. W międzyczasie opowiem Wam o metodologii treningowej, jaką ja stosuję już od dłuższego czasu, ale to zaraz się o tym dowiedzie, więc idziemy dalej. Teraz, póki jeszcze mam mikrofon, powiem Wam o mojej metodologii, jaką stosuję, to tak na szybko, bo może kogoś interesuje. Trenuję tak już od dłuższego czasu. Metodę zdradził mi Piotr Głuchowski, którego pozdrawiam. Nie jest to może żadna nowa metoda. Polega ona na tym, że wybieram sobie ileś ćwiczeń na daną partię, mieścią, nie wiem, 6, 5, 4, obojętnie. Wykonujemy na początku dwie serie rozgrzewkowe, czyli tak jak to zrobimy, 20-15. Zakładamy ciężar roboczy, z którym wykonam 12 powtórzeń. Do upadku totalnego, odpocznę 10-15 sekund w zależności od tego, ile długu tlenowego zaciągnęło mi ćwiczenie. Poprawię, potem znowu 15 sekund, poprawię i aż do totalnego załamania. I to jest koniec serii, koniec ćwiczenia. I potem tym samym systemem robimy następne. Zaoszczędzamy czas, fajna pompa i dość duża intensywność. A, no i niskie ryzyko kontuzji, więc ja tak ćwiczę i jestem zadowolony. Zrobione, dwie serie rozgrzewkowe, jedna robocza i potem dwie jakby też dobijające robocze. Teraz od razu przechodzi do drugiego ćwiczenia, już nie potrzebujemy rozgrzewki, bo pompa jest już zacna, więc od razu przechodzimy do serii roboczej. Powiedzmy, że paliwa trochę jeszcze jest, aczkolwiek tak jestem zmęczony, stukam mi w ustach strasznie, pić mi się chce, mało wody w organizmie, ale to jak na założonym obrazku widać, jest nieźle, buzia powinna być śliczna. Jeszcze kaptury do tego dołożymy i przechodzimy do bicepsu. Oh,
możecie mnie zhejtować albo nie, ale w tym sezonie na każdym treningu robię brzuch w jakiś sposób. Nie wiem, czy to dlatego, że ta talia tak się trzyma w miarę, czy może dlatego, że wcale tak dużo nie jem. Natomiast, tak jak mówię, po każdym treningu robię brzuch, przynajmniej jedno ćwiczenie. Na ogół jest to taki zestaw, który pokazywałem wam na którymś z filmików, więc musicie sobie otworzyć. Więc ostatnie ćwiczenie na brzuch. Idziemy zrobić pozabanko ostateczne. Więc tak, dzisiaj bez pomiarów, bo już tak jakby są one nieistotne. Na każdy filmik one były, więc dzisiaj pomiarem będzie lustro. Włożyłem się rano, było niecałe 110 kg, więc znów musicie mi uwierzyć na słowo. Więc dzisiaj jest ostateczne pozowanie, sylwetka, którą wypracowałem przez te tygodnie treningu. Wszystkie mam na sobie gadki startowe, więc tak jak już wszystko będzie podkreślone, więc taki news, więc zapraszam do oceniania. To co, trening zrobiony, bardzo fajna siłownia, fajny sprzęt, naprawdę się dobrze trenowało, już bez włożenia w dupę, naprawdę było spoko. Trening ja wykonałem taki na 80%, bo już jestem trochę zmęczony, ale ogólnie spompowałem się fajnie, więc ujęcia też były naprawdę spoko. Pozowanie, nieodłączny element treningu, białko z węglowodanami dzisiaj, też nieodłączny element treningu. Wypijam, przebieramy się, lecimy po mojego młodego, odebrać go ze szkoły. Myślę, że zasłużyłem na cheata, tak jakby, bo już co miałem zrobić, to zrobiłem, więc jedziemy coś przekąsić, jedziemy spotkać się z moim młodym. Fajnie, do zobaczenia na następnym kadrze. Miał być obiad i burgery, no ale co, wygrały? Lody. Lody wygrały, no to co, idziemy na lody w takim razie, ale i tak obiad musimy potem zjeść, więc co się znaczy, to nie uciekło. A więc podsumowania. Nadszedł czas, moja metamorfoza dobiegła końca. Udało mi się uzyskać w tym roku znowu formę jakby życia, więc fajnie. Mam nadzieję, że kogoś ona zmotywuje do ciężkiej pracy. Poza tym miałem fajną motywację, żeby nagrywać te materiały dla was. Widziałem, że odzew był pozytywny, więc tym bardziej sprawiało mi to przyjemność. Oczywiście jakby nie stajemy na laurach, tylko tak jak mówię, dalsze pomiary, dalsze sprawdziany już są bez sensu po prostu, bo już więcej się nie zrobi jak na ten rok, aczkolwiek jest taki cichy projekt jeszcze, żeby zrzucić wagę do 99 kg. To byłoby takie wyzwanie, ale to zostaje tak jakby za plecami, jeszcze nie jest nic pewnego, więc możliwe, że to jeszcze będziemy dokumentować. Co jeszcze mogę powiedzieć? Fajna przygoda, mam nadzieję, że kogoś zmotywuje. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło. Teraz chwila odpoczynku, trzeba się pocieszyć troszeczkę jakby życiem. Bilans zysków i strat był taki, że mimo dużej ilości zysków, straty jakieś były, troszeczkę zaniedbałem parę spraw przez to szlifowanie formy, między innymi trochę za mało czasu spędziliśmy razem, więc mam nadzieję, że to nadrobimy, nie? Więc to jest to. Poza tym co? Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania, hejtowania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie to była fajna przygoda. Czekajcie na następne projekty. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze obejrzeć. I wszystkiego dobrego życzę. Krzysztof Piekarz z Juniorem. Pomachamy im. Jestem już zmęczony, więc zapomniałem o najważniejszym. Mianowicie teraz na końcu filmiku będziecie mogli zobaczyć wszystkie etapy
mojej metamorfozy. Tam będą w tygodniach napisane wagi, wszystkie pomiary. Ja już nie pamiętam, ile to trwało, ale wszystko będzie tam opisane, więc będą wszystkie etapy pokazane. O to bym was prosił, żebyście w komentarzach, jako taka ciekawostka, pisali, który etap wam się najbardziej podobał. Myślę, że teraz było apogeum, aczkolwiek dwa tygodnie temu na treningu z Piotrkiem Wolniakiem też myślę, że forma była taka szczytowa. To tak ode mnie, więc oceniajcie, piszcie, co wam się podobało. Pozdrawiam jeszcze raz. Krzysztof Piekarz, Smacznego.